pod tym krzyżem, pod drzewem spalonym, śnią żołnierze o Polsce swój sen. Podaj po to być warto żołnierzem, by sen cudny przyśnić jak ten. Podaj po to być warto żołnierzem, ten cudny przyśnić jak ten. Czemu Urzędowi Bezpieczeństwa tak bardzo zależało na likwidacji oddziału Henryka Fonego Bartka? Czy jego oddział by tak bardzo zorganizowany stanowił dla komunistów realne zagrożenie? A może tak jak w przypadku defilady w Wiśle rozśmieszał on władzę ludową? Czy też pana zdaniem był inny powód, dla którego wprowadzono operację Lawinę? Oddział Bartka, oddział kapitana Henryka Flamego Bartek, oddział Narodowych Sił Zbrojnych, należał do jednych z najlepszych, najbardziej bitnych, najbardziej walecznych oddziałów antykomunistycznego podziemia. Sam fakt, że na terenie Podbeskidzia, w terenie niedostępnym, istniał oddział liczący nawet do 300 ludzi, był tak naprawdę dowodem na to, że władza komunistyczna w Polsce jest słaba. Pokazywał on, że w terenie to tak naprawdę partyzanci byli tą siłą właściwą, to oni decydowali o wszystkim, a nie komuniści. Latem roku 1946, kiedy wcześniej przeprowadzono wiele działań przeciwko oddziałowi Bartka, nie osiągając właściwych sukcesów, w Warszawie, w centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wymyślono sobie, że zamiast czynić kolejne akcje przeciwko temu oddziałowi, które nie przynoszą pozytywnych rezultatów, lepiej jest zastosować grę operacyjną. I taką grę stworzono. Polegała ona na tym, że do oddziału wprowadzono dwóch agentów, dwóch niezwykle niebezpiecznych, inteligentnych, przebiegłych ludzi, którzy z czasem uzyskali, szczególnie jeden z nich, zaufanie dowódcy, który uwierzył, że ma do czynienia z przedstawicielami od generała Andersa. Uwierzył w to, że oddział będzie przerzucony na zachód i tam będzie mógł prowadzić dalszą walkę już w nowych warunkach z systemem komunistycznym. Stało się inaczej. Zamiast przerzutu na zachód, wszystkich partyzantów wywieziono w trzech różnych turach, w trzech różnych transportach na teren Opolszczyzny i pogranicza Śląska i Opolszczyzny i zlikwidowano. W ten sposób zginęło blisko 100 żołnierzy, którzy wyjeżdżali tam z Podbeskidzia z wiarą, że to jest tylko chwilowy etap w ich życiu. Tak naprawdę wyjeżdżali na śmierć. Kiedy mówimy o mordzie dokonanym na partyzantach z oddziału Bartka, to musimy pamiętać, że jest to drugi, jeżeli chodzi o skalę, po obławie augustowskiej, mord komunistyczny w Polsce dokonany po roku 1944, jeżeli chodzi o liczbę ofiar. O Barucie, czyli o miejscu, gdzie miano zlikwidować jedną z grup z oddziału Bartka, zaczęto mówić w Polsce w 1990 roku. Pierwsze teksty prasowe wówczas się ukazały. I wtedy też doszło do pewnego bardzo rzadkiego zdarzenia. Oto jeden z funkcjonariuszy, który brał udział w akcji likwidacyjnej o nazwisku Zieliński, funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, zgłosił się z informacją do dziennikarza, że on przecież w tej akcji brał udział. Opisał zdarzenie, w którym uczestniczył. To więc opowieść tego ubeka spowodowała tak naprawdę zainteresowanie tą sprawą. I wówczas, biorąc pod uwagę, co on powiedział, ale także fakt, że zostawił jeszcze nawet odręczny plan miejsca likwidacji, wydawało się, że sprawa jest dosyć prosta. Wystarczy udać się zgodnie z tym, co na planie zostało uwidocznione i odnaleźć miejsca pochówku. Tak. Nieistniejąca dziś posiadłość ziemska Scharfenberg, w której się znajdujemy, była we wrześniu 1946 roku jednym z trzech miejsc likwidacji partyzantów oddziału NSZ Henryka Flamego Bartka. Przywieziono tutaj pierwszą w kolejności grupę, a jej członków zamordowano metodą katyńską, strzałami w głowę.
W akcji zagłady uczestniczył lekarz UB. Strzykawką wprowadził do butelek wódki środek odurzający. Następnego dnia przywiezieni ciężarówkami ludzie Bartka zostali umieszczeni w przygotowanych pomieszczeniach włożonych słomą, a następnie poczęstowani wódką. Gdy usnęli, funkcjonariusze UB otoczyli budynek, w którym byli oni zakwaterowani, a nad ranem przystąpili do akcji likwidacyjnej. Jeden z rosyjskich funkcjonariuszy wrzucił przez otwory okienne do pomieszczeń, w których spali ludzie Bartka, dwa granaty. Rozległ się straszny huk. Po wybuchu większość żołnierzy NSZ jednak żyła i zaczęli uciekać. Byli oni oszołomieni zarówno wybuchem, jak i wypitym wcześniej alkoholem. Wszyscy zostali złapani. Wcześniej w nocy przed tym budynkiem wykopano dół głębokości około 3 metrów. Rosjanie pojedynczo sprowadzali ich nad wykop i tam mordowano każdego strzałem w tył głowy. Po egzekucji do dołu, w którym leżały ciała zamordowanych, wrzucono wojskowe znaki rozpoznawcze. Podczas prac poszukiwawczych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej odnaleziono liczne artefakty, w tym charakterystyczny noszony przez partyzantów NSZ ryngraf z orłem, sprzączki i klamry od pasków, fragmenty mundurów, guziki z orzełkiem w koronie. Ujawniono też fragmenty szczątków ludzkich. W momencie, kiedy pracowaliśmy w Berucie w 2012 roku, zdarzyło się coś rzadkiego, coś, co się czasem zdarza. A więc prowadzimy miejsce pracy w Berucie, prowadzimy poszukiwania na terenie Opolszczyzny, zjawia się świadek, który mówi, ale my wiemy o pewnym miejscu, wiemy o pewnych czaszkach, które w lesie gdzieś tam można odnaleźć. Nasza grupa przemieszcza się, jedzie w to miejsce. Dzisiaj mogę powiedzieć, że jest dawna posiadłość Scharfenberg, a tam w pałacowym szambie odnajdujemy istotnie czaszki. Pierwotnie nie wiedzieliśmy jeszcze, do kogo mogą te szczątki należeć. To dopiero kiedy podjęliśmy eksplorację całego tego szamba, stwierdziliśmy, że są tam rzeczy należące do jakiejś grupy zbrojnej. Do jakiejś, nie byliśmy w stanie określić do jakiej. To, w jaki sposób szczątki tam wrzucono, to, że niektóre były przestrzelone, myślę to o czaszkach, to, że mieliśmy fragmenty pasów, butów wojskowych, wskazywało, że mogą być to partyzanci z oddziału Bartka, ale trzeba było czekać długie lata, zanim potwierdziła nam genetyka, że tak właśnie jest. Cała posiadłość wyglądała niezwykle imponująco, a to zdjęcie, które udało nam się gdzieś od rodziny właścicieli z Ameryki Południowej zdobyć. Widzimy tutaj zdjęcie lotnicze, centralna bryła pałacu, tutaj sadzawka, w tej sadzawce znaleźliśmy także ludzką głowę. Mieliśmy tutaj stajnie, o których mówi Ubek Zieliński. Mamy tutaj stodołę, chlewnie, zabudowania o charakterze gospodarczym, wjazd do pałacu i o tym także mówił Zieliński, że podjechali pod główne wejście na tych schodach. W nocy stał wartownik, cały teren był okrążony. W pewnym momencie do wartownika stojącego na schodach podszedł jeden z ubeków, zasztyletował go, mogli dzięki temu podejść jeszcze bliżej i doprowadzić do akcji likwidacyjnej. To właściciele tego miejsca, małżeństwo, które wyjechało w 1945 z tego miejsca, Malżowice, które są bardzo blisko, czy najbliżej położone od posiadłości Scharfenberg, a tak wyglądało to szambo, jak przyjechaliśmy tam jesienią 2012 roku. Wiele fragmentów szczątków ludzkich, wiele śmieci, bo to miejsce było znane okolicznej ludności. Niektóre szczątki były, jak wiemy, z relacji nawet stamtąd wynoszone. O zgrozo, mamy nawet relacje, że w latach 50. chłopcy z pobliskiej szkoły przynosili na patykach niektóre czaszki po to, żeby straszyć dziewczyny. Te wstrząsające relacje mówią jednak nam dużo i są dla nas także dowodem tego, że niektórych szczątków nigdy nie odnajdziemy. No właśnie z tego powodu, bo one były gdzieś rozwleczone. Rzeczy osobiste, które w tym dole partyzantów znaleźliśmy. I kiedy... No właśnie, nie powiedziałem, że w dole nie było żadnego szkieletu pełnego, bo to niemożliwe.
to było szambo, to była woda, to były fekalia. W związku z tym one wszystkie były niezwykle zniszczone i my wyciągamy tak naprawdę pojedyncze fragmenty szczątków ludzkich, pojedyncze kości. Ale kiedy liczymy je wszystkie, układamy ich, liczymy te najbardziej charakterystyczne, typu prawy, lewy obojczyk, coś, co jest niepowtarzalne, prawa, lewa stopa, jesteśmy w stanie określić, mamy tutaj w tym dole, w tym szambie, nie mniej jak 29 ludzi. Dowód na to, że ci z tego szamba byli likwidowani strzałem w głowę, ślad po kuli na fragmencie czaszki i relacje ludzi, którzy tam opisują, jak ten pałac, jak te zabudowania wyglądały jeszcze w latach 40., w latach 50. Działania, które tam prowadziliśmy i rzeczy, które odnajdywaliśmy, działania wielokrotnie powtarzane we wszystkich możliwych miejscach na terenie pałacu. Znajdujemy rzeczy nie tylko związane z mordem partyzantów, ale także z tą historią drugowojenną, czy wkrótce po drugiej wojnie. Także znajdujemy niewybuchy czy niewypały, bo przecież na tym terenie było wiele właśnie pozostałości po wojnie. No i ten słynny plan, który Ubek Zieliński pozostawił, tak jak powiedziałem, wydaje się, że to jest takie proste. Droga Grodków, Wrocław, jedziemy drogą, z lewej strony jest lotnisko, narysował baraki, za którym barakiem nawet zastrzelono partyzanta, a po drugiej stronie tej drogi miał być las, jest dom w znaczeniu pałac, tu napisał stajnia, miejsce, gdzie zlikwidowano jedną grupę, drugą grupę, tu jest ogród. Wydaje się, że to jest proste. Nie jest, nie było. Po latach ludzka pamięć bywa zawodna. Ja nie mówię, że Ubek kłamał. Myślę, że nie kłamał, tylko z czasem pewne rzeczy mogłyby się zwyczajnie pomylić i ten plan stworzony w latach 90. już nie oddawał właściwego przebiegu akcji, ani też nie wskazywał na dokładną lokalizację. Pewne rzeczy mogły mu się wymieszać, ale dzisiaj powiem, że wiele elementów w tej jego relacji także w tym planie jest prawdziwych. Nie wszystkie, niestety. Stąd konieczność kontynuacji jeszcze tych działań po to, żeby ostatnią z tej grupy odnaleźć, czyli tych około 30 partyzantów. Musisz wiedzieć, że wśród tych szczątków mamy także, powinniśmy mieć, szczątki dwóch kobiet. Dwie kobiety wyjechały. Jedna Stanisława Gusta, pseudonim Gusta i jeszcze jedna dziewczyna, dwie sanitariuszki. Sądzę, że szczątki jednej udało nam się odnaleźć. Nie mamy identyfikacji, ale jednej udało nam się odnaleźć. Wierzę, że to jest kwestia tylko pewnego czasu. Nie wiem jak długiego, ale wszystkich. Żołnierze z drugiego transportu, gdy zostali dowiezieni na miejsce do Starego Grodkowa, zostali wprowadzeni na noc do budynku, który zaminowano. W nocy budynek ten został wysadzony w powietrze. Rannych dobijano strzałami w głowę, a wszystkich wrzucono do głęboko wykopanego dołu. Zbrodni dokonano między 10 a 15 września 1946 roku na kilkudziesięciu żołnierzach ze zgrupowania Bartka. Ubek, o którym mówiliśmy, o nazwisku Zieliński, stwierdził, że po likwidacji tej pierwszej grupy udał się ileś kilometrów dalej ze swoim kolegą, udał się na pobliskie lotnisko, zobaczył tam pewien barak, pod tym barakiem założonych 7 min połączonych kablem i wtedy już zrozumiał, że kolejna grupa, która ma być przewieziona z oddziału Bartka, będzie umieszczona w tym baraku, następnie wysadzona w powietrze. Kolejne lata naszych poszukiwań to właśnie ustalenie lokalizacji, które pasowałyby do opisu Zielińskiego. Ostatecznie po wielu, wielu próbach uznaliśmy, że to jest lotnisko na terenie czy w pobliżu miejscowości Starych Grodków. Przed nami pracowała tam pewna grupa związana z tygodnikiem Odkrywca. Ci ludzie odnaleźli łuski, odnaleźli amunicję, ale także fragmenty
drewna po spalonym baraku. To wokół właśnie tego baraku, tego miejsca myśmy zaczęli koncentrować swoją uwagę i istotnie to było właściwe działanie, kiedy razem z saperami z pierwszego pułku saperów rozpoczęliśmy kilka lat temu tam, w 2016 roku, prace badawcze, prace poszukiwawcze. Przez długi czas czekaliśmy na te pozytywne efekty i one w końcu nadeszły. Najpierw był odnaleziony orzełek w koronie, krzyż harcerski, a potem ryngraf. Już wtedy wiedzieliśmy, że gdzieś tutaj, gdzieś w pobliżu tych artefaktów muszą być szczątki naszych żołnierzy, naszych partyzantów. I tak się stało. Odnaleźliśmy tuż obok baraku kilka pojedynczych dołów po ostrzale moździerzowym, do których wrzucono zmasakrowane, zniszczone szczątki w wyniku wybuchu, zniszczone szczątki, ale także znaleźliśmy ten najważniejszy dół. To był rów długości około 7 metrów, szerokości około 70 cm, gdzie w trzech warstwach mordercy ułożyli zwłoki naszych zabitych partyzantów. Kiedy z czasem uzyskaliśmy wyniki badań genetycznych, już wiedzieliśmy na pewno, to jest grupa z oddziału Bartka. Analiza znowu miejsc, jak się to ma do opisu Zielińskiego. On mówił, że od Grodkowa była droga, od tej drogi odchodziła z kolei boczna, tu było lotnisko, wszystko pasowało do starego Grodkowa. Tam należało jeszcze tylko określić, w którym to było miejscu. Kolejne wyjazdy, kolejne wizje lokalne, szukanie w tym terenie, zastosowanie różnych metod współczesnych, jakby chociażby lidarowych, po to, żeby określić to miejsce, wskazać. I w końcu polana, na której stał barak, ten, gdzie przywieziono drugą w kolejności grupę, i zarys baraku, to tutaj stał barak, tu mamy korytarz po prawej, po lewej stronie pomieszczenia, gdzieś na tej przestrzeni byli zgromadzeni w jednym miejscu. Tu prawdopodobnie przygotowano im słomę do spania. Oni zgromadzeni byli w jednym miejscu, no właśnie dlatego w tym miejscu, że pod spodem, w tamtej części były założone ładunki wybuchowe. Tu nie było żadnego przypadku. Pościelili im w miejscu, gdzie wiedzieli, że oni się zgromadzą, pójdą spać i wtedy będzie atak. I tak się zgodnie z ich przewidywaniami stało. A myśmy długo czekali na odnalezienie szczątków, które w końcu nam się ujawiły. Maleńkie, stosunkowo maleńkie leje po ostrzale moździerzowym z czasów wojny, one zostały wykorzystane do tego, żeby wrzucać tam zdziesiątkowane szczątki naszych partyzantów, tak jak tutaj widać. Tu nawet nie ma głowy, nie ma nóg, widzimy tylko fragmenty ludzkiego szkieletu, widzimy żebra człowieka, fragmenty kręgosłupa. Na polana Hubertus trafił trzeci transport z żołnierzami oddziału Bartka. Na kilka dni przed 26 września 1946 roku teren wokół leżącego nieopodal zameczku myśliwskiego Hubertus został zamknięty przez uzbrojonych mężczyzn ubranych po cywilnemu, którzy zaminowali również budynek murowanej obory stojący na polanie w jego pobliżu. 25 września 1946 roku przez Barut przyjechał transport kilku samochodów ciężarowych, na których pod eskortą wojskową znajdowali się ludzie w cywilnych ubraniach i mundurach wojskowych charakterystycznych dla polskich sił zbrojnych na zachodzie. Ludzi z transportu zamknięto w oborze znajdującej się w pobliżu zamku, którą przy użyciu materiałów wybuchowych nad ranem następnego dnia wysadzono w powietrze. Odgłos detonacji, a następnie strzał z broni maszynowej były słyszane przez mieszkańców wsi. Dla zatarcia śladów zbrodni oprawcy przez kilka dni zakopywali pozostałe po wybuchu szczątki ludzkie w przygotowanych dołach. Resztki odzieży były palone. Mimo tych zabiegów mieszkańcy wsi po kilku dniach od zdarzenia znajdowali w lesie porozrzucane fragmenty zwłok ludzkich oraz odzieży pozamordowanych. Mieszkańcy wsi Barut zeznawali, że pochówku szczątków ofiar oraz palenia resztek odzieży dokonywali mężczyźni ubrani w bluzy wojskowe, jakich chodzili funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Również tutaj, na polanie Hubertus, Instytut Pamięci Narodowej prowadzi prace poszukiwawcze szczątków pomordowanych żołnierzy oddziału Bartka.
Pierwsze informacje mówiły o Barucie i Barut był tym miejscem badanym przez nas szczególnie. Tam na miejscu odnaleźliśmy z czasem fundamenty budynku, który został wysadzony w powietrze. Nie mieliśmy wątpliwości, że to jest to miejsce na polanie śmierci. Wewnątrz tego budynku o charakterze gospodarczym, ale także tuż obok, odnaleźliśmy bardzo wiele fragmentów albo rzeczy osobistych należących do partyzantów, łącznie z ryngrafami. To nie dało nam żadnych wątpliwości, że to jest dokładnie miejsce likwidacji jednej z grup. Wtedy jednak nie wiedzieliśmy, czy to jest pierwsza, druga, czy trzecia grupa. Nie wiedzieliśmy, do dzisiaj zresztą nie wiemy, ile w Barucie zostało wymordowanych osób. Każda grupa, która wyjechała, liczyła około 30 osób, ale czy było to 28, a w drugiej 35, tego ciągle jeszcze nie wiemy. Analiza map, analiza zdjęć różnego rodzaju, często sprowadzanych także z zagranicy, żeby zobaczyć, jak się zmieniał teren, jak wyglądała ta polana w czasie wojny, gdzie powinniśmy szukać. Miejsce, gdzie spędzili partyzanci ostatnią noc, miejsce, gdzie podano im kolację, a potem zaatakowano, przeprowadzono z tego miejsca na polanę śmierci i tutaj wysadzono w powietrze. Prace, które wykonywali jeszcze prokuratorzy w 90 roku, pozwoliły na odnalezienie szeregu artefaktów, ale też to, co my zrobiliśmy w 2012 roku, czyli mamy tutaj jakby zarysy tego budynku gospodarczego, gdzie na małej przestrzeni, bo to jest 7 na około 3 metry, zgromadzono kilkudziesięciu ludzi i potem wysadzono w powietrze. A my tutaj przy tym miejscu wewnątrz i na zewnątrz odnajdujemy wiele rzeczy, które do nich należały, ale także fragmenty kostne. Zwróć uwagę, że to są urwane fragmenty, ale na niektórych, czy w wyniku wybuchu, ale na niektórych mamy ślady po strzałach. Tu jest jeden, tu jest następny. Wynika z tego, że strzelano jeszcze do tych, którzy jakieś oznaki życia po tym wybuchu okazywali. Prace w okolicznych lasach wokół polany śmierci, gigantyczne, powtarzane przez wiele lat. Powiem tylko, że same odwierty, które wykonaliśmy ręcznie bądź maszynowo, robiliśmy co pół metra obok siebie. Co pół metra jeden odwiert, na głębokość nawet do 1,5 metra. I dotychczas wykonaliśmy ponad 3000 odwiertów. Jeżeli mówimy o tym oddziale, to myślę, że warto powiedzieć jeszcze o jednym. Gdybyśmy wzięli pod uwagę liczebność tego oddziału, około 300 ludzi, i to, ilu potem zginęło bądź zostało zamordowanych, to powiedzielibyśmy, że ten oddział został wymordowany. To znaczy ogromna większość z tych ludzi została po prostu uśmiercona w różny sposób. Nie tylko w tych trzech miejscach, o których mówiliśmy, i nie tylko na podstawie wyroków, ale także zakotowanych, zabitych w różnego rodzaju akcjach. W takim razie, czy oprócz tych trzech miejsc, o których pan profesor przed chwilą opowiadał, istnieją jeszcze inne miejsca, w których ginęli żołnierze Bartka, które z tych miejsc było najtrudniejsze do odnalezienia? Istnieją inne miejsca, gdzie ginęli ludzie z oddziału Bartka. To są siedziby powiatowych urzędów bezpieczeństwa, ale także chyba najważniejsze więzienie w Katowicach. To tam wykonywano wyroki na partyzantach z oddziału Bartka. My ich odnajdujemy, na szczęście już potrafimy. Kolejne nazwiska przywracamy naszej pamięci. Następnie ci ludzie chowani są z honorami, na które zasłużyli. A więc to nie tylko Scharfenberg, nie tylko Stary Grodków i nie tylko Barut są tymi miejscami, gdzie ginęli partyzanci z oddziału Bartka. W samym centrum Katowic codziennie przychodzą tysiące ludzi. Być może nie mając świadomości, że w funkcjonującym ciągle kompleksie więziennym rozegrały się historyczne wydarzenia w drodze do zrzucenia radzieckiego jarzma. Niespełna 2 miesiące po aresztowaniu Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach wydał wyrok, na podstawie którego za bramą tego aresztu w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 31 grudnia 1946 roku stracono kilku żołnierzy z oddziału Bartka. Proces odbył się bez udziału obrońcy, a oskarżeni nie mieli prawa zapoznać się z dokumentami procesowymi. Komuniści, stosując taktykę zacierania śladów, pogrzebali ich w bezimiennym grobie.
Pod pseudonimami żołnierzy NSZ kryją się jednak nazwiska osób, którym należy przywrócić tożsamość, którzy zasługują na godny pochówek i pamięć. Nie zatrzymamy się więc tej nocy w milczeniu płynąc, gdy wszystko sen, jesteśmy snem, bez ciała i bez imion. Wiemy, że już nie tylko w lasach mordowano, ale również wykonano wyroki właśnie w więzieniach, w areszcie w Katowicach. Dlaczego nawet po wykonaniu wyroku w areszcie komuniści zakopywali żołnierzy w bezimiennych grobach? To jest proceder, który komuniści stosowali od początku swoich rządów i tak było przez na pewno co najmniej tych 10 powojennych lat. Dlaczego komuniści najpierw mordowali, a potem ukrywali szczątki swoich ofiar? Komuniści mieli świadomość, że oni są władzą narzuconą. Gdyby nie Sowieci, gdyby nie sowiecka armia i sowieckie służby specjalne, komuniści w Polsce nie mieliby racji bytu. Nie wygraliby żadnych wyborów, a ich poparcie społeczne było żadne. Mieli tego pełną świadomość. Przy użyciu czy przy poparciu Sowietów posiedli tę władzę, rozbudowując aparat terroru, podporządkowując sobie wymiar sprawiedliwości, doprowadzili do fizycznej likwidacji tych, którzy w każdym normalnym kraju zasługiwaliby na ordery, odznaczenia, byliby honorowani. U nas stało się inaczej. Oni, mając tę świadomość, robili wszystko, żeby w sensie propagandowym społeczeństwo uwierzyło, że jest tak, jak oni mówią, że ci, którzy giną z ich rąk, są bandytami, są przestępcami, są szpiegami, a to oni są legalną władzą. I w sensie propagandowym z czasem im się to udało. Wielu ludzi, czego jesteśmy świadkami nawet dzisiaj, uwierzyło, że po wojnie była rzekoma wojna domowa. Nie było wojny domowej. Była wojna bohaterów, którzy walczyli wcześniej z Niemcami, z nową władzą, z władzą komunistyczną, którą przywieźli Sowieci na sowieckich czołgach. A ci, którzy zamiast dostąpić zaszczytów i honorów, potem trafiali do więzień i często pod haniebnymi, fałszywymi zarzutami ginęli, bo otrzymali wyroki śmierci. Tych ludzi tropiono przez długie lata i do końca systemu komunistycznego. Ci, którzy przeżyli, a wcześniej zostali represjonowani przez komunistów, byli obywatelami drugiej kategorii. Do końca systemu komunistycznego. Ponad 70 lat trwały poszukiwania Groma, Wilka, Ojca, Wichury, Ognia, Emila i innych. To dzięki wytrwałości i konsekwencji wielu ludzi poszukujących prawdy na tym cmentarzu panewnickim odnaleziono szczątki bohaterów. Przywrócono im tożsamość i pamięć. Ojczyzna o nich nie zapomniała. W naszej tradycji polskiej prawo do pochówku jest czymś oczywistym. Nie jest to sprawa, o której się dyskutuje, kto może, kto nie może, komu przysługuje to prawo. To jest coś oczywistego, bez względu na to, jakie mamy poglądy polityczne. A przed laty zabito ludzi, przypisując im nieprawdziwe, haniebne czyny. W sensie propagandowym usiłowano wydrzeć ich nie tylko fizycznie z naszej świadomości, ale także spowodować, że my odwrócimy się od nich. Czyli oni zostaną zapomniani, wyklęci. Stało się inaczej. Stało się inaczej, bo dla nas jest to oczywiste. Ktoś, kto jest bohaterem, zasługuje na honory, zasługuje na naszą pamięć, zasługuje na uhonorowanie. Kto ma prawo, jaki urząd, jaki człowiek pozbawić innego właśnie prawa do tego, żeby poznać prawdę, gdzie są pogrzebane szczątki najbliższych osób? Nikt i nic. Lecz gdy kogutów tkliwy głos doleci nas już siwy, przy twarzy twarz, przy dłoni dłoń, wrócimy, wrócimy.